Miniony tydzień oczami jasnowidza, czyli gawędy Marka Szwedowskiego. Co przyniósł nam tym razem miniony tydzień? Co wydarzyło się ciekawego, wesołego? No, myślę, że może nic takiego, co by nas wyrwało z butów, ale też nic, co by nas mogło tak do końca uspokoić. Ciągle jest to wszystko jakieś takie falujące, dziwne i niezrozumiałe. Otóż strajk pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka rozpoczął się. Jest to przykre, smutne, niefajne. I kiedy? Kaja, znana piosenkarka, napisała na swoim forum, właściwie na Facebooku, że jest oburzona, że tak się dzieje i że PiS morduje, jak to powiedziała, nasz kraj. Posypały się na nią gromy z jasnego nieba, że jest Żydówka, że ma wy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że nie możemy już wyrażać własnego zdania, bo przyczepią się do naszej narodowości, wielkości, długości, szerokości i czego tam jeszcze. Poza tym Warszawa jest trochę smutnym miastem. Widziałem wiele innych miast, gdzie ludzie stoją, grają, śpiewają, tańczą, wyginają się i żyją. Tutaj ma być smutno, nudno, długo, szaro i do tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Otóż pewien grajek wychodzi na ulicę, żeby pograć, umilić ludziom życie, a samemu sobie jakoś dorobić. Rozstawia się ze swoim sprzętem, wyciąga fletnię pana, zaczyna grać. Podjeżdża policja i pyta się go, a co pan będzie tu robił? Odpowiada, będę grał. No to życzy mi miłego dnia. I gdyby na tym się zakończyło, nie trzeba byłoby poruszać całej sytuacji. Kiedy niestety jednak sobie gra, wychodzi pani ze sklepu i mówi, o, bardzo mi się to podoba, daję mu nawet wodę do picia, bo jest ciepło. Też byłoby fajnie i na tym można by to zakończyć, ale wtedy nie musiałbym tego poruszać. Bo za chwilę podjeżdża straż miejska i mówi, należy się 100 zł. Grajek oczywiście odkłada sprzęt i mówi, o, bardzo przepraszam, to zawsze mi się płaci za granie, a nie ja płacę. Niech pan nie będzie taki dowcipny. Gra jest zabroniona, proszę natychmiast opuścić tutaj teren przez pana zajmowany. Kobieta wychodzi ze sklepu i mówi, ale proszę państwa, on tu ładnie gra, mi się podoba i ja się zgadzam, żeby grał. Kobieta ze straży miejskiej mówi dość podniesionym głosem, pani jest sklep, nasza jest ulica, proszę nie wychodzić ze sklepu i nie robić zamieszania, bo jeszcze pani damy mandat, a pan się zwija i 100 zł kary. Otóż grajek powoli zaczyna to pakować, nie będzie dyskutował z wytworem dziwnym typu straż miejska i mówi, ale przepraszam, była tu przed chwilą policja i powiedziała, że mogę grać i nawet pożyczyli mi miłego dnia. Kobieta ze straży miejskiej pod nosem mówi, że oni się tam zawsze muszą nasze interesy. Pan się pakuj i odjeżdżaj. Oni się też zapakowali i pojechali. Obeszło się bez mandatu, ale grać nie można. Nie wiem, ja się pytam, dlaczego na ulicy nie można grać? Komu co przeszkadza? To, że straż miejska gania babcię z pietruszką, to już jest jasne i wiadome, bo przecież tylko do tego się nadają. Ale to, żeby jeszcze gonić ludzi, którzy umilają nam czas i życie, no coś niesamowitego, czego nie jestem w stanie zrozumieć. W minionym tygodniu, ale takim moim tygodniu, stwierdziłem, że przecież na mojej telewizji jest dużo zagranicznych kanałów. Dlaczego o tym mówię? Otóż zacząłem ich słuchać. Okazało się, że na włoskich kanałach, na niemieckich, nawet na rosyjskiej telewizji jest dużo muzycznych programów. Świetnie śpiewają, świetnie się bawią. Co prawda nie wszystkie kanały rozumiem, ale kiedy zaczynają grać, jest mi bardzo miło i przyjemnie, więc już w ogóle naszej telewizji teoretycznie nie oglądam. Zawsze o godzinie 21 włączam sobie kanał na przykład na telewizji włoskiej i tam lecą cały czas przeboje. Dowiedziałem się, że Romina i Paolo Albano dalej śpiewają. Zobaczyłem Druppiego, który nadal śpiewa. Długo by myśleć i szukać u nas na naszym kanale, czy ci ludzie jeszcze w ogóle śpiewają. Więc tam mogę czuć się bardziej spokojny, zadowolony i jadę sobie po tych kanałach i oglądam to, co mi się podoba, ponieważ nasza telewizja nie wprowadza już żadnej muzyki, żadnych programów edukacyjnych, ciekawych, fajnych, poza tymi, które się najlepiej sprzedają. A ponieważ najlepiej głupota się sprzedaje, więc w telewizji huczy aż od głupich, różnych, dziwnych programów i kanałów.
komunikacji miejskiej niewiele się zmienia. Otóż chciałem powiedzieć, że wszystko stoi na głowie. Wskakuję do tramwaju. Oczywiście nie mam biletu, ale przecież wiem, że jest automat do biletu. Wyciągam kartę, aby zapłacić kartą i moje zdziwienie jest bardzo duże. Okazuje się, że ten automat nie jest na kartę, tylko trzeba wrzucać żywą gotówkę. Wyskakuję więc na drugim przystanku, ciesząc się, że nie dopadli mnie ci, którzy, prawda, latają i sprawdzają bilety. Myślę sobie, no cóż, trzeba będzie znaleźć gotówkę. Znajduję gotówkę, ale mówię, wskoczę do autobusu w takim razie. Wskakuję do autobusu i co się okazuje, w autobusie są też automaty, ale w autobusie, a już teraz na kartę, gotówka jest niepotrzebna, ponieważ nie mam karty, nie mogę wsadzić gotówki, znowu wychodzę. I tak można się bawić w koło. I ja się pytam, kto to w ogóle powymyślał, że w tramwajach płacisz gotówką, a w autobusach płacisz tylko kartą? Czy nie można by tego znormalizować albo umieścić automatów takich, gdzie będzie się płaciło i gotówką, i kartą? No oczywiście nikt o tym już nie pomyślał. I możesz się długo tłumaczyć, możesz długo mówić, a i tak ci powiedzą, że chciałeś oszukać państwo, system, bo nie kupiłeś biletu. A że akurat karta nie wchodzi i nie masz przy sobie gotówki, to jest twój problem. No i odwrotnie. Rozpoczęła się także w stolicy walka z billboardami różnymi, żeby je ściągać, że są za duże, że zasłaniają. Rzeczywiście, kiedy wjedziemy do centrum Warszawy, nie widać już ładnych, dużych budynków, tylko wielkie billboardy, które reklamują. Jedno reklamuje to, drugie reklamuje tamto i są na całym budynku wysokie, wielkie, ogromne. Na ulicy Francuskiej zaczęto także wieszać billboardy w Warszawie. Stworzył się komitet, który chciał, żeby skasować je. Walczyli i wywalczyli, że wszystkie billboardy, które się wiesza, mają być skasowane. No więc zaczęto je likwidować. Okazało się, że źle się do tego zabrano, ponieważ ustawa mówiła o tych, które się wiesza, a nie o tych, które się maluje. A więc na jednym budynku, prawda, zaraz jak się wchodzi na Francuską, jest duża biała ściana. I co zrobiono? Namalowano na niej farbami reklamę korporacji taksówkowej. Od góry do dołu, wysoka na parę metrów i szeroka na parę metrów. I ja się pytam, a co to jest? A ta pani, którą poznałem z tej całej, prawda, tego zrzeszenia, która walczy, mówi, no widzi pan, oni wzięli to dosłownie, wieszanych nie może być, to ściągniemy, ale nikt nie mówił o malowanych i teraz na domach będą malować wszystko, co się da, na modłę jakiś graffiti, tu będzie taksówka, tu będzie sklep, tu będzie tamto i znowu będzie wesoło i kolorowo. Wielu ludzi też pyta mnie się, czy będzie coś dalej o transkomunikacji i o moim działaniu, prawda, o nagrywaniu zmarłych, o mojej pracy, czy już zajmę się tylko opowiadaniem na wesoło tego, co się dzieje. Otóż chcę powiedzieć, że oczywiście będzie wszystko szło swoim torem, ale też chcę na wesoło opowiadać. Ja nie rezygnuję z tego, co robię, wręcz rozwijam to wszystko, o czym będę mówił, czyli o mojej transkomunikacji, o pracy z rodzicami, którzy stracili dzieci, bo w tym tygodniu mi już dwoje przybyło znowu rodziców, którym niestety dziecko odeszło i trzeba się nimi zająć, o tym także będę mówił, ale tu stworzymy oddzielny program, w którym będziemy mówili i pokazywali, jak działać, jak pomagać i że ci ludzie są pozostawieni samemu sobie, o czym niejednokrotnie już mówiłem. Natomiast felietony, jak minął tydzień, będą to felietony takie trochę na śmiesznie, na wesoło, może trochę i na smutno, od tak, żeby coś było wesołego. Ktoś mi napisał, że to jest po prostu bez sensu, ale większość ludziom się to podoba, więc póki mogę, póki mi się chce, będę sobie takie felietony czy takie gawędy wrzucał. Wybaczcie mi też, że może nie będę mówił o polityce, ale tak mówiąc szczerze, o tym się już po prostu nie da mówić. I to wszystko, co się dzieje, przerosło mnie już dawno. Nie rozumiem tego wszystkiego, nie jestem w stanie tego pojąć, więc po prostu nie mówię o czymś, czego nie rozumiem, nie mogę pojąć, jak większość moich znajomych, którzy po prostu już tego wszystkiego nie są w stanie swoim rozumem ogarnąć.
tym bardziej i tym łatwiej jest mówić właśnie o rzeczach, które omijają tą politykę, a dotykają nas i są wokół nas. Powinniśmy właściwie o tym mówić, a tych wszystkich, którzy tam na górze siedzą, zostawić, niech się między sobą kłócą, biją, zrzucają, wciągają, pociągają, niech robią co chcą. Trudno, za nasze co prawda pieniądze, ale wpływu na to nie mamy żadnego. Oczywiście przy głosowaniu mamy na to jakiś wpływ, ale głosujemy ciągle na to, co widzimy, a co widzimy ciągle tych samych, którzy się tylko przesadzają jak pionki na szachownicy. Raz są na białych, raz są na czarnych i tak w koło, ale twarze i myślenia są te same. Przeczytałem też, ile ginie dzieci, ile osób w ogóle ginie, ale zwłaszcza dzieci, które wychodzą z domu lub przepadają, lub są porwane i tak dalej. Sumy są tak duże, że nie chcę o nich nawet mówić. I może by nad tym też bardziej pomyśleć, może by nasza policja wzięła się bardziej też do pracy i do działania. Bo tutaj też jest dużo do zrobienia i może by w tym kierunku bardziej się zaangażować niż przeganiać grających na ulicy i zastanawiać się, kto pierwszy kogo na tej ulicy przegoni. Taki wyścig. Ja już byłem na Krakowskim, to ja pojadę może na Nowy Świat. Ale tam na Belwederskiej jeszcze ktoś gra. Halo, dostałem zgłoszenie, rozstawiają się na placu Wilsona, zamiast zająć się tym, co naprawdę powinni robić. Tym, gdzie powinni być naprawdę. Bo do mnie trafiają sprawy, gdzie ludzie szukają dzieci od 9 lat, od 10 lat. Wyobraźmy sobie, że ginie, przepada dziecko. Ono przepada, nie ma go, miało 8 lat, mija 10 lat i dziecka dalej nie ma. Czy ktoś sobie jest w stanie to wyobrazić? No raczej nie. A policja rozkłada ręce i mówią, jak będzie pan coś wiedział, zapraszamy. Ale kto ma co wiedzieć? Więc może byśmy ruszyli w tym kierunku. Dlaczego o tym mówię? Otóż w tym tygodniu wiele się też mówiło i dowiedziałem się o tym, o zaangażowaniu policji, o zaangażowaniu różnych służb, takich jak Itaka, które biorą i poszukują tych zaginionych. No, chcę powiedzieć, że wszystko jest bardzo miło, fajnie, ładnie, ale efekt mielny albo właściwie żaden. A więc jak na 100 zaginionych dwóch się znajduje przy pomocy policji w krótkim czasie, to nazywamy to sukcesem. Po czasie dopiero odnajdują się, nawet jeżeli się większość odnajdzie. To co zrobić z tymi, którzy się nie odnaleźli? Prawda? Bo przecież mówię, mam takie sprawy, gdzie no, tych zaginionych trochę jest i są to dzieci, które zaginęły 10 lat temu i nikt ich do tej pory nie odnalazł. Nie wiadomo, czy dziecko żyje, czy nie żyje, gdzie jest, co jest i tak dalej. Więc może o tym by mówić, o sprawach, które nie zostały wyjaśnione, a nie chełpić się sukcesami, że udało się. Sukces można oczywiście także opowiedzieć, ale trzeba też powiedzieć o porażkach i co robić, aby tych porażek było jak najmniej i kogo jeszcze zaangażować, abyśmy mogli tym rodzinom pomagać. No to tak mniej więcej porozmawiałem, co w tym tygodniu się działo, co w tym tygodniu jakby się wydarzyło, co też mnie dotknęło. Zobaczymy, co przyniesie nam następny tydzień. A czas nieubłagalnie leci do przodu.